jest... Co? No właśnie, panie i panowie, jaka gala, taki Ricky Gervais. Wielkie brawa, kolega Bartosz Walos. Teraz będzie stand-up, chciałbym powiedzieć. Tak? Jest. Wielkie brawa dla tego młodego mężczyzny. Dobry wieczór. To jest mój drugi raz na tej gali. Muszę wam się przyznać do czegoś. Jestem strasznie zdenerwowany, bo chciałem obejrzeć te wszystkie gówniane filmy. I to jest niesamowite, bo jakby może u nas nie ma zbyt wielu gwiazd, prawda? Właściwie nie ma żadnej. Ale my na przykład w odróżnieniu od orłów mamy z czego wybierać. I... Tak, w ogóle mamy open bar, więc trochę się wyluzowałem. I dlatego bardzo żałuję, że na przykład Gary nie prowadzi Globisz albo Chyra. To było bardzo fajne. Żałuję też bardzo, że występuję po nominacji do najgorszego efektu specjalnego. Bardzo żałuję, że nominowani aktorzy nie występują w filmach, które mają takie same budżety jak reklamówki, w których grają. To jest bardzo słabe. Żałuję też bardzo, że wśród nominowanych są tylko dwie komedie. Mianowicie Semp i Tajemnica Westerplatte. To jest dosyć mało. Słuchajcie, ja chciałbym zacząć od filmu, który szczególnie mnie zdenerwował, mianowicie Baby Blues. Nie znoszę tego filmu, muszę się go przyznać, naprawdę nie znoszę go. Ale to jest bardzo ważny film. To jest bardzo ważny film, bo to jest film ostrzeżenia. To jest film ostrzeżenia, mianowicie dlatego, że on po prostu ostrzega wszystkich młodych, niedojrzałych ludzi, niedojrzałych, rozbrykanych ludzi przed tym, żeby nie robić filmów po prostu. Ale z drugiej strony na przykład fascynuje mnie to, że w Baby Blues użyto więcej kostiumów niż Tajemnicy Westerplatte na przykład. Skoro mówimy już o Tajemnicy Westerplatte, to cudowne jest to, że ambasada jest mniej historyczna od tego filmu. Skoro jesteśmy przy ambasadzie, jakby, cudowne jest to, że Chaplin, nie wiem, prawie 70 lat temu zrobił z Hitlera idiotę. Tarantino parę lat temu przerobił go na kotlety, a jedyne, na co nas było stać, to ogolenie mu wąsów i posadzenie go na klopie. Jaka susza. Boże, wróciły wspomnienia z seansu podejrzanych zakochanych. Słuchajcie, oglądałem przez ostatnio Sepa. To też było dosyć traumatyczne przeżycie. Ale miałem... nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale ten film ogląda się jak film akcji z Van Damme'em z polskim dubbingiem. Nie wiem, nie mieliście tak, jak to oglądaliście. Idealne wrażenie. Słuchajcie, ja nie będę zbyt długo tutaj urzędował, bo nic mi za to nie płacą. W każdym razie, chciałbym, na końcu chciałbym...